Dzień dobry. Dwie doby po wrzuceniu świeżych pułapek na owocówkę. I zobaczcie, że te loty nadal są. 10, 12, 14, 15, 18, 22, 4, 30, 40 sztuk bez jednej. Więc jakby to nie przeliczyć. O, mszyca. Mszyca na przyroście, ale to tam pojedyncze sztuki. Więc jakby tego na to nie patrzeć, jakby na to nie liczyć, loty nadal są. A tu ligolek. Pojedyncze sztuki, jak już wam kiedyś mówiłem. Teraz jeszcze co chcę zobaczyć, to czy coś się rusza tutaj na moim. Nic się nie rusza. Tarczki bez zmian. A czy jest coś, co mogłoby przylecieć? I powiem wam, że też nie widzę tutaj nic, chociaż słuchajcie, jest bardzo dużo małych kropeczek, widzicie te małe kropeczki, ale to sobie sprawdzę na pod lupą, pod większym powiększeniem, bo to trzeba ogarnąć i sprawdzić, co to tutaj się wydarzyło. Bo to jest pierwszy raz, jak jest tak nakropkowane, więc jest to bardzo możliwe, że to są osobniki dorosłe, samce latające, ale to wam zaraz pokażę, jak tylko dopadnę lupę, mikroskop, i wtedy będę sprawdzał. Na chwilę obecną tak pokosiłem tam, gdzie było co kosić. Tu na razie zostawiam i tyle. No, wczoraj to było delikatnie opryskane, żeby to, co gdzieś tutaj jeszcze wisi, zostało. Tu mam, są sztuki pojedyncze, które są zdrowe, więc gdzieś tam coś się tu podbierze, nie będzie tego dużo, ale się coś zbierze. Więc tutaj było chlorkiem wczoraj pryśnięte, więc pasuje, żeby to sobie teraz odpoczęło parę dni, jakieś 5-6 dni, i znowu chlorek. Dobra, to za chwilę się widzimy przy lupie. Jeszcze tu na dole patrzcie, też świeżynki, dużo mniej, ale świeże. I to też jest 3 dni. 18, 22, 4, 6, 8, 30 sztuk, więc 10 dziennie, średnio. Dobra, teraz do tarcznika. Czy tu na dole też są takie kropeczki? Bo jeśli będą też kropeczki, to znaczy, że są loty samców. Teraz zobaczymy. Jest dużo kropek. Jest sporo. I idziemy na mikroskop. To teraz z mikroskopu. Zobaczcie. To jest tarcznik. Ten owad z tym takim paseczkiem na tłowiu. I tego tarcznika tak naprawdę no troszkę się tutaj mi nałapało. No jakoś taka, jak widzicie, jest tutaj nagrania, ale możecie zaobserwować. Wszystkie te osobniki z takim wyraźnym paskiem w połowie tłowia, to będzie właśnie tarcznik. No i tutaj cecha charakterystyczna tarcznika to te takie czułki dosyć długie i skrzydła są prawie przezroczyste. Ale najprościej go rozpoznać właśnie po tym właśnie paseczku, który tu widzicie na tłowiu, to jest właśnie tarcznik. Nie liczyłem tych osobników, jest ich trochę, tu było ładnie widać, jest ich trochę, łapie się, więc loty tarcznika, samców tarcznika są i trzeba
bardzo mocno monitorować pułapki na drzewach, migrację larw. Jeśli gdziekolwiek migrują larwy, trzeba wykonywać zabiegi. I tak jak widzieliście, są loty samców, z tego co mi się bynajmniej wydaje. Ale teraz trzeba właśnie bardzo uważać na to, ze względu na, bynajmniej w moim przypadku, wcześniej tutaj na sadach uprawowych, nie mówię o ekologii, no nie miałem żadnych oznak tarcznika z tego pierwszego pokolenia. A z tego co wszystko wychodzi, to teraz się będzie szykować właśnie drugie pokolenie, więc trzeba będzie na to zwrócić uwagę i patrzeć i sprawdzać i owoce i właśnie pułapki i lepy, czy tutaj nic się nie będzie działo. No bynajmniej u mnie na lepach na razie nie widać tego, żeby tutaj coś się działo na tych lepach. Trochę mi tutaj ostrość nie chce złapać. Mówię, tutaj na lepach no nic się nie dzieje, nie widać żadnych larw. Ale trzeba po prostu uważać na to, patrzeć. Więc mimo do owocówki, do zwójek, do zwalczania tych szkodników dojdzie pewnie niedługo jeszcze jakiś zabieg na tarcznika. Co tu jeszcze? Nie widzę przędziorka, więc tutaj też jest spoko. I tyle. Tyle z tego tematu. I teraz na ekologię. No i jeszcze tak, bo nie dopowiem, potem będziecie pytać w komentarzach. Jeśli zauważycie jakiekolwiek formy łażące tarcznika na drzewach, na owocach, na pędach, to w tym momencie można by to połączyć ze zwalczaniem owocówki. I tutaj bodajże, o ile dobrze pamiętam, Exiler, bądź też wszelkiego rodzaju silikony, Siltak, Kapak, to też na to bardzo dobrze podziała, jeśli chodzi oczywiście o larwy. Jeśli macie już uszkodzenia na owocach, no to jest, jak to się mówi, po Filipku. Dobra, to tyle z tego do powiedzenia. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam. Witam na moim, w cudzysłowie, na mojej ekologii, tak to nazwę, gdzie możecie zaobserwować pięknie tarcznika niszczyciela na owocach. Proszę bardzo, tu nawet pobierzemy. O, pięknie widać. Proszę. Parcha jabłoni. Też pięknie widać. W kooperacji z tarcznikiem. O, super widoki. Proszę bardzo. Także tarcznik jest, tarcznik dobrze się czuje w ekologii. Tu parę drzew mi przewróciło, ale to też, tak jak mówiłem, nie sprzątam. Tu dodatkowo jeszcze uszkodzenia gradowe. Tu mamy zeszłoroczne owoce, które gniją. Tam znów parch jabłoni. To już tegoroczne gnicie. Także bardzo, bardzo ładny przykład tego, co się dzieje, jeśli się zostawi całkowicie ochronę. Totalnie całkowicie, bo w tym sezonie, w tym roku, tu chyba tylko raz wjechałem kościć trawę. I to było wszystko. Cóż jeszcze tu wam mogę pokazać? Tu mszyca, zobaczcie. O, tak to zrobimy. O. Tu mszyca, co miała zeżreć, zżarła. Tu mamy świeży przyrost. O dziwo, bez mszycy. Tu jest kolejny świeży przyrost, bez mszycy. A moim zdaniem taki tego efekt, że ta mszyca jeszcze nie zdążyła nalecieć tutaj. Tu
coś się dzieje. O, tu jest pojedyncza mszyca. A tu macie już kolejny przyrost z mszycą. O, oblepione pięknie. Także tak wyglądają drzewa niechronione. O, pięknie. To taki materiał dla działkowców, którzy jeśli mają kilka jabłonek na działeczce i ich nie chronią i to tak nie wygląda, to są szczęściarzami. I niech mi nikt nie mówi, że jak się nie pryska, to będzie rosło. Oczywiście, może i urosnąć, ale będzie to albo w takim stanie, albo po prostu po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach. Zaraz wam pokażę, może się uda mi wam pokazać, co się dzieje po kilkudziesięciu latach zapuszczenia sadu, bo tu też mam taki, ale to kawałek trzeba by przejść. A to może przejdziemy. Dobra, zatrzymuję i idziemy do totalnej ekologii. Proszę was bardzo, to nie jest las. Tu kiedyś był sad. To ma może 30, może 40 lat. Tu już wszystko, dzika śliwka, mirabelka przerosła. Gdzieś tam jakieś grusze tu były. Były jabłonie, ale tak wygląda rezerwat przyrody, który mam też pod ręką. Oczywiście mirabelki. Piękny bez. Bardzo ładny. Także będę miał gdzie podejść i sobie bzu na syropek narwać. I możecie zobaczyć, że tu jest już normalnie mikroklimat w środku. Także tak wyglądają, takie sady się u nas zdarzają, no ale tak jak mówię, to około 40 lat tu nie jest tykane, o ile pamiętam. Za gówniarza tu się jeszcze wchodziło, ale zobaczcie. I tu jest wszystko. Tu gdzieś jest ze dwie grusze, które może mają 10 sztuk owoców. Są jakieś jabłonie, ale głównie teraz to jest tu bez i tak zwana mirabelka. O, proszę was bardzo. I to też tej mirabelki w tym roku nie ma zbyt wiele i nawet jest sieknięta przez grat. No, także o, tu piękna, duża mirabelka. Tam w środku się powykładały drzewa nawet. Zobaczcie, jest taka przerwa. To po tych wichurach, o, czysto, po tych wichurach się tutaj troszkę powykładało drzew. No ale taki rezerwat to jest coś. I stąd właśnie przychodzą mi sarenki. Stąd mam pełno zajączków. Proszę was bardzo. Full rezerwat. Dobra, wracamy teraz do rzeczywistości. I teraz. Tu ekologia z tarcznikiem. I wszystkim, co tylko jest możliwe. A tu mój goldenik normalnie chroniony. I no tu nie ma tarcznika. Oczywiście, gradziny się zdarzają, tu już wam pokazywałem, ale tarcznika tu nie ma. No i też na którymś filmie wam pokazywałem, że akurat na tym dołeczku, no widać, tam wszystko jest pod górkę, i na tym dołku jest więcej owoców, ze względu na to, że tu wszystko kwitło tydzień później praktycznie. Ale tu nie ma tarcznika, nie ma mszycy, więc ochrona działa. Tak to wygląda. Ekologia. Normalna uprawa. Normalna ochrona. Są normalne owoce. Oczywiście nie neguję w żaden sposób upraw działkowych i tak dalej. To jest potrzebne wszystkim.
ale to dla tych wszystkich, którzy piszą, że pryskamy, trujemy, przecież bez pryskania byśmy mieli też owoce. No to proszę, takie owoce. Ciekaw jestem, czy ten konsument by sobie zjadł takiego owoca na przykład. O, proszę was bardzo. Konsumenci. Pojedliście? Już? Przecież to oko kupuje, nie? O, pięknie. Dobra. To tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć.